Użytkownik Redditanik Maslight 209 mówi, że lata temu jej siostra miała zabawkę Dora Exploring Door, którą zabierała wszędzie. Wtedy jego rodzina miała problemy finansowe i musieli wydawać pieniądze na ważniejsze rzeczy, więc nie kupywali baterii lalce. Gdy baterie się już rozładowały, mama córki zauważyła, jak ona bawi się z lalką. Wyciągnęła aparat i szybko nagrała całe zajście. Annie Maslight powiedział, że sprawdzi lalkę, czy na pewno nie ma baterii, zanim obejrzeli nagranie jeszcze raz. Faktycznie tak było. Tej nocy głowa rodziny wyrzuciła lalkę na śmieci. Kanał na YouTubie The Proper People nie jest naprawdę kanałem paranormalnym. Większość ich filmów są to po prostu nagrania z dziwnych i opuszczonych miejsc. Nie ma żadnych powołań na duchy, żadnych urządzeń do łapania duchów albo nagrań EVP. Jednak przez 5-letnią historię tego kanału przeszukali kilka najprawdopodobniej nawiedzonych lokacji. W tym filmie są w opuszczonym szpitalu De Jarnette, a zanim budynek zamknięto, fundator dr Joseph Dejonur zauważał dużo czarnej i nieludzkiej aktywności na jego pacjentach. Ludzie, którzy przeanalizowali cały film, mówią, że najprawdopodobniej natrafili na osobę bezdomną, która żyła tam. The Proper People przeszli cały budynek, ale nikogo nie znaleźli. Przez cały incydent wywoływany przez osobę, która się chowa przed nimi, opuścili budynek. Jednak widzowie pod filmem zauważyli coś dziwnego na nagraniu. Jakiś dźwięk w tle, który brzmi jak szept, zaraz przed tym, jak usłyszeli kroki. Oczywiście jeden z nich mógł cicho szeptać sam do siebie. Niektórzy z widzów wierzą, że zobaczyli paranormalne zajście, a wy co o tym myślicie? This hospital is haunted by Dr. Desjarnette himself, and supposedly you can still hear him wandering the halls, dragging chains that he would have restrained patients with. What's up? I thought I heard something. Really? Yeah. What did it sound like? Like footsteps. I mean, we've already been all through here. I know. And didn't see any... They're moving that way. Let's go this way. Moving that way, go this way. All right, let's get the out of here. It's the basement? Yeah, okay. Okay, this way. It was this way, right? Yeah. Can't go with this direct light. Is a person? I don't know. So they're banging. Like a homeless person or something? I mean, it was a lot. There were loud footsteps, though. Those footsteps were super loud, though. Maybe they were dragging something. I mean, we've already been all through here. I know. And didn't see any... Menadżer kompleksu apartamentów nagrał ten straszny film. Mówi, że często słyszy drzwi w biurze, jak się zamykają i otwierają, nawet gdy pracuje sam. Gdy jego syn przyszedł go odwiedzić w pracy, powiedział mu, że ma chwilę zaczekać, zanim skończy swoją pracę, więc poszedł się przejść po budynku. Po chwili wrócił ze łzami w oczach i krzykiem, mówiąc: coś szepcze moje imię. Rezydenci tego budynku zgłaszali podobne historie. Jednego dnia złapali coś naprawdę dziwnego na kamerze bezpieczeństwa. Jakiś przedmiot stojący na komodzie sam spadł. Ale to nie koniec. Następnego dnia w tej samej części budynku jakaś czarna postać stoi w drzwiach, a następnie znika. Kierownik budowy powiedział, że jest to nowy budynek i nie ma żadnej mrocznej przeszłości, ale tajemnicze rzeczy cały czas się powtarzają. Okay. Oh, we missed it. I'm gonna go back. It was at 121, right? I think so.
There it goes. Crazy. That was crazy, right? Yes, that was crazy. Denis Doman jest chorwackim youtuberem. Na swoim kanale YouTube poluje na duchy. W tym nagraniu jego przyjaciele mówią mu o przerażającym doświadczeniu w opuszczonym i nawiedzonym domu. Podkreślają, że dom ma naprawdę straszne poddasze. Jego przyjaciele byli za bardzo przestraszeni i nie dali rady wejść na strych, ponieważ słyszeli drapanie na suficie. Więc Denis postanowił sam to sprawdzić. Jak już zaczął wchodzić po schodach, usłyszał jakieś ciężkie kroki, które jakby zbliżały się do niego. Następnie były krzyki i uciekli z domu. Więc Denis złapał coś w rodzaju ducha, albo jakiegoś demona. Mene je samo strach da mene neko ne dočeka iza zida i klepi me po glavi. Kada je ovo? Šta? Nekom jeziku stranom, nekom žnjel, nekom demonskom, nešto piše. A ja ti dole. Ja, okej, ovo je zabranjen, ali ovo ne zna šta piše. Ja idem dole, da me pusti. Dajmo gore. Ne, Denis. Iskreno ću vam reći, ljudi, znači, ta vila je, ja mislim, najgora prostorija u kojoj sam ja, najgori prostor u kojem sam ja ikad boravio. A bio je puno prostora. Także to by było na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, strzelcie łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie ten kanał po więcej, myślę, że nawet fajnych filmów. Także co, ja nie zabieram wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru. Trzymajcie się na razie, cześć.